Są rzeczy, których nie rozumiem. Teraz to już wiem. Nie obchodzi mnie, co robią inne plemiona, tylko to, co moje własne. No weź! Mamy mało okruchu, a tu chodzi o życie. Właśnie. Moje, jeśli ruszę do policji, władzie albo się zamknę. No ale bez wybuchających strzałów... Iskierko, jestem Jira i prowadzę tę pijalnię. Podoba mi się to miejsce. Coś cię trapi, Jiro? Kiedy otworzyli fort, doszły mnie wieści, że szukał mnie mój mąż. Ale dotarła tylko wiadomość. On nie. Masz męża? Kendert. Wygrałam go w pojedynku. Został we Włości, gdy ruszyłam. Jacyś handlarze minęli go na moście przy skrzącej kotlinie. Skoro wędrujesz jak wiatr, Iskierko... Jeśli tam trafię, mogę go poszukać. Ale czy ty tego chcesz, Jero? Znasz może te poranki, kiedy budzisz się i coś cię trapi? Słuchaj, wybieram się do fortu po zapasy. Życzę powodzenia. Za ciężką pracę i mocny trunek. Gdzie jest padnięty robot, znajdą się w Jastrząbłyski. Oh.
znać pomoc! Spokojnie. Jak ci na imię? Co się stało? Hakurt! Znajdź pomoc dla Klifu! Jastrzobłyski wracają! Zabiją mego brata! Wszystkich! Nie zdołają, jeśli ja tam będę. Nie wiadomo, ilu tędy szło, ale on ciągnął wózek. Czyjeś rzeczy? Penderta? Wszystko rozsypane i trochę krwi. Albo upadł, albo... Martwi mnie ta krew. Koniec śladu. Musiał sam skrzynia wygląda na oseramski wyrób. Łatwo się tropi. Mam nadzieję, że go znajdę. Renda. Oseram stoczyła się tu. Miło cię widzieć, nieznajoma. Ty jesteś Kendert? Jestem znajomą Jerry. A ja jestem jej mężem. Słyszała, że zaginąłeś. Szukałam cię. Co jest? Właśnie do niej szedłem, ale złapała mnie burza piaskowa i nie wyszło. No i siedzę tu jak jakiś pustelnik karcza, a moje rzeczy walają się po okolicy. Mogłabyś może odzyskać moją złomiarzówkę? Nie chciałbym wyjść na idiotę. Ten sprzęt na dole, gdzie jest stado wysiorów? Widzisz, jestem piwowarem. Te butelki są dla mnie naprawdę bardzo cenne.
się podrabię. Łowczyni? Dzięki. Trzymaj, to nasz najlepszy trunek. Ogrzeje cię w śnieżycy i rozpuści rdze na trybach. Kendert, czemu wyruszyłeś nieprzygotowany? Tak zasadniczo to z miłości. Gdy Jera oznajmiła, że wyjeżdża, rozmówiłem się z rajcami. Nie powtórzę, co mi rzekli. Nie warto. Zaciekawiłeś mnie. Nie. Wkopałem się w taką dziurę, że połknęłaby gromoszczęka. Powinienem był z nią iść. Z czasem to pojąłem. Może nie jest za późno. Możesz ją znaleźć w wieży dnia. Trzymaj się. Ciężko się robi. Wszystko białe.